to ja się, to w ten sposób, żeśmy się... Ale tyłem czy przodem? No to tak jak z twardym. Czyli idzie, znaczy przodem idziesz, znaczy na plecach, znaczy, ale przodem. Przepraszam, przodem, ale na plecach. No wiem, tylko że tutaj nie zrobisz tak rąk. Bo tam nie ma miejsca na ręce nawet. Tutaj. No ja próbowałem. Jesteś zablokowany. No spróbuj. Ja nie chcę, bo mam na plecach komórkę. A mówiłem ci, że nie kłaść na plecy. Nie, bo nie bardzo ręce. Nie, bo to nie masz szans, bo ręce, rąk nie masz dużo nawet. Teoretycznie dałoby się, tylko no, ja nie jestem na plecy teraz przygotowana, bo tu się czołgałam na brzuchu, więc bym się musiała rozebrać. Natomiast wiem, że myśmy w takim bardzo ciasny. No właśnie, ja nie wiem, bo ja tam nie wiem, jak wiesz, tam do przodu można iść, bo tam jest zakręt, tam jest slalom. Tylko, że jak jesteś na plecach, to łatwiej ci się jest obrócić w tą czy w tą stronę. Tylko nie wiem, czy kask przejdzie, bo ja mam kask nie przejdzie, bo ja już na początku kask mi tak? No, blokuje. A cię popiem, nie? A co tam dalej jest, tak a propos? W studnia, wyjście do góry. Albo zjazd. Do góry, czy zjazd w dół? Zjazd, znaczy nie, jeszcze nie jest zjazd. To nie jest jeszcze zacisk. Tam się zaczyna Wszystkich Świętych. Tak. Dlatego właśnie jest problem z wchodzeniem, raczej wszyscy wchodzą nogami, bo jakby było co nie, tam nie ma. Żeby głową, bo potem się nie wycofasz. Ale nogami się też ciężko wycofać. No właściwie też. Ale lepiej się iść, potem wrócić, wiesz, lepiej iść nogami do przodu, a potem się wycofować głową do przodu, nie? Aha. Bo się nogami do tyłu ciężko, wiesz, musisz bardzo powoli się, wiesz, no. Idzie jak w dupie. No akurat, wiesz, tu mam komórę i jak się kładę, no to mam... Problem jest taki, że jak się położysz, to już nie widać. Rąk już nie ruszysz. Położysz się i koniec. Już masz ręce zablokowane. Nie przełożysz ręki tutaj, do, tak? Tutaj. Nie przełożysz ręki, nie? Dżownicka, przepraszam. Już podejmiesz się jak dżownica, bez rąk. Aha. Idziesz po prostu z głową. No to dlatego na plecach jest łatwiej, bo możesz delikatnie podsuwać. Kurna, można spróbować, ale to było no, ryzyko. Ja bym się musiała kurde znowu z tą komórki, z tej komórki pozbyć. Ściskam się z powrotem. No. Oj, to co, chyba tak, no, boję się, że jak może możemy utknąć tutaj. No właśnie o to chodzi. To jest, że... Znaczy problem jest taki, że i tak wiemy, że tam dojdziemy, tylko z drugiej strony inaczej. A to jest ten jeden zacisk, co? Co było napisane, że ale nie pisało, że wejście wschodnie, tak? Ale jeżeli nie. Jest zacisk, na pewno ludzie tędy przechodzą. No przechodzą, tak, no, jest wyślizgane. Tylko, że bez kasku sobie nie wyobrażam. Bez kasku sobie nie wyobrażam. Z kaskiem... Ciągnijcie mnie potem za nogi, dobra? Dobrze, no. No zobaczę, jak się idzie. Czekaj chwilkę. Aha, kask mi, już mi zaraz, wiesz. Wiem, że myśmy w ciasnej właśnie w ten sposób szli. I że jest lepiej. Wiesz, tu jest najszerzej, a za chwilę jest wężej. Wężej. No właśnie, jest wężej i zakręca najpierw w lewo, a potem w prawo. No, i to jest problem. Wiem. Nie ma szans. Masz ciasie niż w trumnie, wyłaź stamtąd. No. No. Bo potem jest jeszcze gorzej. Jest opada w dół i jest z dołu kamień wystaje. Aha, to właśnie. Dobra. Nie ma sensu. Innym razem. Miło było Pana poznać. Zrobić Ci zdjęcie? Jak możesz.